Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Wracamy do rozmowy z legendą polskiego radia, z legendą radiowej trójki, z wybitnym ekspertem do spraw muzyki, z naszym dobrem narodowym, jak to ktoś słusznie powiedział. To Marek Niedźwiecki. Marku, witam Cię ponownie. Witam. Czy przez te 40 lat Twojej pracy, czy trochę mniej w trójce, miałeś kiedyś takie poczucie, że jest oczko za daleko i że to Ci przeszkadza? Czy bywało tak, że Ci to zaczynało, czy że polityka zaczynała Ci przeszkadzać w pracy? W 2007 roku, kiedy zamachnąłem się na siebie i poszedłem do Złotych Beretów. No tak myślałem. To był ten moment, kiedy... A to Cię Krzysztof Skowroński wkurzył wtedy? Nawet nie chodziło o Krzysztofa, chodziło o sytuację całą, jaka była wtedy w radiu. Ja pamiętam, że ja wtedy miałem tonację trójki w piątki i od 9 do 12 był koncert z naszego ogródka. 3-godzinny koncert, jest to możliwe. I ten koncert zamiast skończyć o 12, kończył się o 12.40. Ja wchodziłem o 12.40 na 20 minut. Co ja miałem powiedzieć słuchaczowi? Przepraszam? To jest moje radio. Tak. No więc musiałem jakoś, raczej był to taki uzup na zasadzie, a teraz chwila muzyki do godziny 13. No tak. I to mnie, to był taki gwóźdź do trumny dla mnie, że to się tak zaczęło dziać nie po mojemu. A ponieważ taka sytuacja była, jaka była, zaczęło się od tego, że kiedyś w Radio Newsletterze u Aliny Dragan napisałem, że takie czasy się zrobiły, że ja nie mam gdzie zaprezentować piosenki zespołu ABBA. Zgłosił się do mnie ze Złotych Przebojów kolega, który już tam dawno nie pracuje, i powiedział: my jesteśmy taką stacją, gdzie będzie pan mógł grać ABBE codziennie, jeżeli pan będzie chciał. I to no, może nie aż to zdecydowało, ale ta sytuacja, to wszystko, to narastanie, że to był jakiś taki, no ja wiem, protest mój, że już nie, może nie. No ale poszedłem, kontrakt trwał 2 lata, tak jak wojsko, po 2 latach. Jak się tam czułeś? Czułem się tam... Inaczej. No tak, no na pewno. Inaczej. Ale miałeś takie poczucie emigracji? Słuchaj, ja nigdy nie zerwałem z Myśliwiecką. Ja tam przychodziłem na koncerty. Halinka przechowała moje kwiatki, które trwają do dzisiaj. Ona te 2 lata się opiekowała tam rzeczami. Sporo z moich rzeczy tam zostało, płyt, których ja nie zabrałem. Czyli tak jakbym podświadomie wiedział, że kiedyś tam wrócę. Więc to nie było tak, że ja nie miałem tam wstępu, że ciągle miałem znajomych na Myśliwieckiej, raczej na Myśliwieckiej niż w tej nowej stacji. Więc to nie, no po prostu przychodziłem, wykonywałem swoją robotę, szedłem do domu. Następnego dnia przychodziłem, wykonywałem swoją robotę, szedłem do domu. Także to na tym polegało. Wtedy mogę tak powiedzieć, cierpiałem, że to się tak zdarzyło. No wcale się nie dziwię, po tylu latach nagle... Tak, bo to było tak, jakby ktoś mi coś zabrał. Niestety minęło teraz ileś lat i właściwie coraz więcej mi zabierają. Czyli? No TeleExpress. A w tym sensie. TeleExpress jest na antenie, możesz oglądać. Ja przestałem oglądać... Marek Sierocki. Z sierotą jestem bliżej niż byłem kiedyś. Jeździmy razem. Nie, ale w sensie, że jest w TeleExpressie, możesz go zobaczyć. Jeździmy razem do Barcelony. On na mecze, a ja... Nie, słyszałem te relacje, słyszałem te relacje. A teraz są takie czasy, które cię czasem uwierają, czy nie w radiu? Są takie czasy, które mnie uwierają, ale teraz jestem już starszym człowiekiem. Dragan mówi, nie mów tak o sobie. Ale ja to właśnie chciałem powiedzieć, że w ogóle, ja o tobie w ogóle nie myślę w ten sposób. Ty jesteś Markiem Niedźwieckim. No ale który... ja mam 65 lat i jestem w wieku emerytalnym, więc... Czuję takie bezpieczeństwo. Za chwilę. Nagrywamy to 17 marca, a 24 marca są Twoje urodziny. Tak. No a 28 przechodzę na emeryturę, pracując nadal w radiu, wykonując to, co wykonuję. Czyli zmienia się tylko mój status, ale być może będę miał więcej czasu na te zaległe spotkania autorskie, których ciągle odmawiam, bo nie mam na to czasu. Nie wiem jak ty, ale ja biorę takie spotkania, które są w odległości 200 km w górę od Warszawy. Bo brakuje ci asertywności. Żebym zdążył wrócić tego samego dnia. No bo tak wyprawa na spotkanie autorskie, które trwa 1,5 godziny, a mnie to zabiera 2 dni, to ja na to nie mam czasu. No tak, zwyczajnie tak. Nie mam na to czasu. A masz agenta? Tak. O, no to zawsze to jest jakieś ułatwienie.
Ewa umie odmawiać bardziej niż ja. Tak. Bardziej okay. A kto to jest Helen? Helen to jest Halinka Wachowicz, która ma głos 17-latki, pracuje w radiu. W jakimś radiu pracuje, tak? To powiedziałeś. Nie, u nas pracuje w Trójce. Okay. Od lat powiedzmy 80-tych któryś. I słuchaj, to jest instytucja. Zresztą Andrus śpiewał nawet o niej piosenkę. Czarna Helena to jest ona. Halinka jest szefową. Zapraszamy do Trójki, znaczy sekretarzem. I bez niej był taki moment, kiedy radio nie istniało bez Halinki. Teraz istnieje, bo są komputery, ale kiedy nie było komputerów, Halinka była komputerem Trójki. Absolutnie. Niesamowite. To naszym młodszym widzom może powiem. Helen to jest taka tajemnicza postać, już teraz nie aż tak tajemnicza, która się pojawia w każdej, czy prawie w każdej? W mojej liście, przed miejscem 10, ja robię z nią wywiad rzeka, czyli ja zadaję długie pytania, a ona mówi jedno słowo. Zadaj jakieś pytanie, a ja będę teraz Helen przez moment, bo mam słyszę ją. Mhm. Helen, na 10 miejscu jest piosenka, zapowiadasz tytuł czy wykonawcę? Tak. O, właśnie, i to jest mniej więcej tyle, co ona mówi, to jest ten wywiad rzeka. jest fantastyczną dziewczyną, która pracuje z Wojtkiem Manem permanentnie, przy liście permanentnie. I to jest niesamowite, bo ona, ja poprowadziłem z tych prawie 2000 list, pewnie około 1300, no a ona jest na liście co tydzień. Czy jest to Baron, czy ja, to ona jest wydawcą tej listy. Więc to jest tytan pracy, absolutnie tytan pracy. Po prostu niesamowite. I uwielbia koty. Uwielbia koty? Tak. To tak jak ja, ale ostatnio mamy kłopoty zdrowotne z naszym kotem, więc to jest trudniejszy temat, ale wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Dobra, przechodzę do następnych pytań z mojej listy. Przepraszam, że cię tak męczę, ale po prostu jak już ma się w studiu Marka Niedźwieckiego, to nie można go tak łatwo wypuścić z tego studia. Ale myślę, że 70% widzów już nas wyłączyło, bo to za długo to trwa. Nic nie szkodzi. Ludzie to teraz jest... są skrótowi. Nie lubię udzielać wypowiedzi do telewizji, bo po pierwsze stresuje mnie to, po drugie przyjeżdża pani, która mi nakłada jakiś make-up, po trzecie nagrywamy i to trwa 10 minut i ja potem widzę tę wypowiedź i to jest 7 do 8 sekund. I na tym, polega między innymi przewaga YouTube'a. Zobacz, nie było pani od make-upu, to akurat może nie jest taki atut, bo mamy takie warunki domowe. Ja nie mam żadnej słuchawki w uchu. Ja decyduję o tym, jak długo rozmawiamy. Oczywiście w zależności od możliwości czasowych gościa. Możemy sobie rozmawiać, ile chcemy, o czym chcemy. A potem możemy to podzielić na przykład na 2 odcinki, być może tak zrobimy z naszą rozmową właśnie. Mało tego, jeżeli ktoś nie ma czasu obejrzeć tej rozmowy i wysłuchać na YouTubie, to może to robić etapami, bo YouTube zapamiętuje, w którym momencie przestałeś oglądać program, film, albo może to zrobić na podcaście, biegnąc w parku, słuchawki w uszach, słuchasz sobie rozmowy i my prowadzimy, ja akurat prowadzę dłuższe rozmowy, jakoś jest fajnie, mamy dużo dobrych opinii, za co bardzo dziękuję. Co z Michaelem Jacksonem? Tragedia. Mhm. Ja wypieram takie złe wiadomości. Wypieram wiadomość o śmierci Cory. Mhm. Wypieram wiadomość o śmierci Davida Bowiego. Tak sobie myślę, że z Corą dawno się nie widziałem po prostu i tak to traktuję. Natomiast nie będę też oglądał tego długiego, 4-godzinnego filmu, bo chyba nie jestem na to przygotowany. Mhm. Michael Jackson to jest jeden z moich najważniejszych artystów, jakich w życiu znałem. Pamiętam 31 sierpnia ustawiłem się w Waszyngtonie w kolejce po płytę Bad. Bo akurat byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych, pierwszy raz zresztą. 31 sierpnia którego roku? 87. Pamiętam jego koncert na stadionie Feyenoordu w Rotterdamie, kiedy publiczność wstała jak on wyszedł i koncert trwał ponad 2 godziny i już nikt nie miał potrzeby siadania. To był jeden z najlepszych koncertów, jakie ja w życiu widziałem. Mm-hmm. To była właśnie trasa Bad, to były wakacje 1988 roku. No pamiętam Thrillera, pamiętam jeszcze malutkiego Michaela Jacksona, który śpiewał Rockin' Robin albo Got to Be There.
No cała masa niesamowitych utworów. Za dużo by mówić. Jest to historia muzyki. Z Quincy Jonesem nagrał 3 płyty i to są 3 takie kamienie milowe. I co teraz ja mam to wyrzucić, bo on miał problem ze sobą. To jest nienormalne. Pewnie miał ten problem. Nie wiem, jak do tego podejść. Ja nie tak dawno zaprezentowałem w radiu felieton kolegi, który obejrzał ten film, po czym przedstawiłem Human Nature, piosenkę, którą śpiewał Michael Jackson, ale nie napisał on tej piosenki, tylko muzycy grupy Toto z Johnem Bettisem, a grał to w tej wersji, którą ja zaprezentowałem, Miles Davis. Więc nie pada tam nazwisko Jacksona. Natychmiast pojawił się list od jakiegoś bardzo kategorycznego słuchacza, który napisał, no niżej nie można było upaść, niż po tym materiale grając utwór Michaela Jacksona. Nawet mi się nie chciało odpowiadać jemu, bo musiałbym pisać, że to nie on napisał, że to nie jest jego utwór i że to grał Miles Davis, ale nie chcę się narażać na takie rzeczy, w związku z tym na razie odkładam te piosenki. Zagrałem jeszcze Earth Song, bo uważałem, że to powinno się pojawić już po tej wiadomości w Markomanii, a na razie po prostu będę tego unikał, udając, że tematu nie ma. Wiem, to ciężki, trudny temat. To samo jest... się dzieje, co w tej chwili w kościele o molestowaniu dzieci. To bardzo bolące tematy. Ja nie mam na to siły. Jestem za mało odporny, żeby jeszcze się tym przejmować. Siwych włosów więcej już mi nie może przyjść. No tak, ale ktoś musi podjąć jakieś decyzje. Czy trójka podjęła w sprawie Michaela Jacksona jakieś decyzje? Jego utwory są na tej liście wszechczasów, którą macie tę listę, która wisi, na którą można głosować. Tam jest Michael Jackson na pewno. To co, on zostanie tam? Czy... Nie wiem tego jeszcze. No, na szczęście nie ja podejmuję te decyzje. Będzie to podejmować pewnie kierownictwo. Wiem, że Radio Z podjęło decyzję, chociaż to też nie do końca prawda, bo oni podobno nie podjęli, ale ktoś to przechwycił, gdzieś się ukazało i już teraz to istnieje jako fakt, więc BBC wycofało, ale BBC 2 zdaje się wycofało ze swojej bazy utwory Michaela Jacksona. Nie wiem, jak to się potoczy, no to wtedy trzeba by było też przemyśleć różne inne opcje różnych innych artystów. Ja na razie nie będę sięgał po te utwory, bo... No bo to rani pewnie uczucia słuchaczy. Ja to też rozumiem. I sam też nie mam na razie ochoty na to, żeby sięgać po te płyty, ale nie wyrzucam. Film Bohemian Rhapsody widziałeś? Nie widziałem. Nie widziałeś. A to szkoda. No to nie mamy o czym rozmawiać. Szkoda, bo byłbym ciekaw twojej opinii. Przepraszam ci bardzo. Bo przesadzili muszę... z tym uzębieniem do tego. Też miałem wrażenie, że... On tak wygląda, ja się bałem, że mu to wypadnie, wiesz, w którymś momencie. No ale dostał Oscara. No tak. Słyszałem, że druga część będzie za chwilę. Tak? Tak. Że druga część będzie dotyczyła czasów od Live Aid do jego śmierci. Może jest to dobry pomysł. Natomiast widziałem Star is Born, ponieważ jestem wielkim fanem Barbry Streisand i pierwszej wersji z 76 roku, więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda. I jestem pod wrażeniem. No jest to może nie jakieś wielkie kino, które zasługuje na Oscara dla artystów, ale fajnie zrobiony film. To taki bardziej pewnie dla kobiet, ale ponieważ ja kiedyś, jakby mi ktoś powiedział, że będę grał Lady Gaga, to bym się postukał w czoło. A teraz ją gram i mi się podoba. No ale jeżeli ona zaśpiewała duety z Tonym Bennettem, który się wypowiadał o niej bardzo dobrze, i zaśpiewała tutaj te piosenki naprawdę zjawiskowo, to moja płyta roku ubiegłego, muzyka z filmu Star is Born. Jest ciekawe, chyba to byłeś ty. Ja słuchałem trójki i puściliście nowy wtedy utwór Harry'ego Stylesa, czyli jednego z chłopaków z One Direction. Nie, przepraszam cię bardzo, nie pamiętam, czy to była twoja audycja, ale usłyszałem takie zdanie, no... Słuchajcie, proszę Państwa, jeszcze niedawno to było niemożliwe, tak. A tu prawda, w trójce gramy Harry'ego Stylesa, bo to całkiem niezły utwór. To jest to, że właśnie never say never, czyli nigdy nie mów nigdy. Jeśli ktoś coś zrobi takiego, co jest godne zauważenia, no to zauważamy, bo ten Harry Styles, ten Son of the Times był po prostu świetnym utworem. I na przykład potem słyszę, że Organek mówi o tym, że jemu to się bardzo podoba. Organek, który jest bardzo rockowy i którego byś też o to nie podejrzewał, myślę, że on lubi takie rzeczy. Czyli takie utwory, które są dla mnie klasyką muzyki rockowej lat 70. czy 80., a potem nagle ci młodzi się za to biorą i robią to strawnie, tak, że się da to zagrać. Więc to jest na tej zasadzie nigdy nie mów nigdy. Tak jak nie graliśmy raczej tego zespołu Take That,
No ale kiedy się pojawił Robbie Williams i no po prostu pozamiatał w pewnym momencie. Bardziej Gary Barlow nigdy się u nas nie przebił w trójce, natomiast Robbie Williams tak, no więc to też jest na tej zasadzie. Mhm. Czy ty masz takich twórców, których kochasz przez całe swoje życie, którym jesteś wierny? Ja takich mam. Znaczy po drodze się pojawiają różne takie efemerydy, że zaczynam kogoś tam słuchać, ale mam takich, którzy towarzyszą mi przez całe życie i to są na przykład Beatlesi, którzy uważam, że są zespołem numer jeden w ogóle, nie ma lepszych, nie było, z całym szacunkiem dla oczywiście wielu wybitnych wykonawców. To jest Dylan, który to jest, czy to jest Leonard Cohen. Ja ich mogę słuchać, wiesz, jakby, no nie to, że nie ma dnia bez ich muzyki, ale prawie. To ja mam takich? Oczywiście, że mam. To byłaby głównie jednak muzyka lat 70. Ja uważam, że wszystko, co najpiękniejsze w muzyce, to powstało w latach 70. Dlatego, że ja wtedy byłem młody, szedłem na studia i to... To może taki sentyment, związany z młodością. Praca w radiu, studenckie Radio Żak. To jest zespół Genesis z tamtych lat, za całą kształt. Jeszcze z Collinsem na wokalu, ale jeszcze z Peterem Gabrielem wcześniejszym. To jest całe Radio California, które wtedy było dla nas niedostępne. Ja słuchałem American Top 40, to była taka lista nadawana... Było Radio Luxemburg? Nie, to nie w Luksemburgu, to była American Forces Network, taka stacja nadająca w Berlinie dla żołnierzy stacjonujących w Europie. Ja to kiedyś złapałem i zostałem już tam. I ta lista była co piątek, z piątku na sobotę od 0 do 4. Ja to z tego słuchałem. I stąd znałem takich artystów jak Barry Manilow, jak Eagles właśnie, jak Dan Fogelberg, jak Kenny Loggins, czyli taki mały leksykon nudziarzy, jak kiedyś to tak określałem. Takich właśnie z gitarą śpiewających sobie, James Taylor czy Carole King. Mógłbym tu długo wymieniać. To ja nie uważam, że to są nudziarze. To są ci wszyscy artyści. I ktoś, jak mnie ktoś pyta o moich artystów wszechczasów, to jest Bowie za całokształt. I to nie dlatego, że już nie żyje i że teraz inni ludzie właśnie tak wybierają. Ja wybierałem go zawsze, bo od kiedy usłyszałem pierwszy raz piosenkę Starman, 72 rok, właśnie w Radiu Luksemburg, no to nagle to był mój wokalista, mój idol. Genesis za całokształt oraz Eagles w Stanach Zjednoczonych. O. Eagles, to oni nagrali taki utwór Hotel California? Tak. Świetny utwór, świetny, tylko moim zdaniem są takie utwory, którym radio zrobiło krzywdę, bo są tak często grane, że w którymś momencie już nie możesz. To jest tak, to jest prawda i to... Trójka chyba właśnie najłagodniej traktuje te takie evergreeny. I czasami mnie irytuje, jak ktoś napisze, jak mogliście zagrać taki shit jak Little Lies Fleetwood Mac. Przecież to wszystkie stacje grają. Ale myśmy to grali pierwsi w 1986 roku i myśmy to wylansowali. Dlaczego nie sięgać do takich rzeczy, które są naszą historią? Proszę nie słuchać tych innych stacji, słuchać tylko tego u nas tutaj. I wtedy wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie. Telewizja. Prowadziłeś programy w telewizji. Na przykład był taki program Wzrokowa Lista Przebojów w dwójce. Prowadziłeś festiwale w Sopocie, chociaż ja tego nie pamiętam, ale wiem, że to było. No i co? Dlaczego nie zadomowiłeś się w telewizji? Telewizja nie jest moim medium. Po pierwsze wiem, jak wyglądam, lustruję się codziennie. Jak wiesz, każdy ma dwie inne połówki twarzy. I no właśnie, każdy. Kamera traktuje niektórych fantastycznie i to jest tak, że wyglądają jak anioły i niektórych traktuje tak, że wyglądają jak diabły. Ja jestem do tych diabłów. Przepraszam, tak, ja się z tobą głęboko nie zgadzam. Ja to tak odbieram. Ja może bez nazwisk. Nie będę podawał nazwisk osób, które wydawałoby się, że mają twarze nietelewizyjne, a jednak prowadzą programy telewizyjne z wielkim powodzeniem. Tak, no może tak jest. Nie, telewizja, ja nigdy nie marzyłem o tym, żeby pracować w telewizji. Niestety pierwszy raz mi się zdarzył przez Andrzeja Turskiego, świętej pamięci, o którego już wspominaliśmy. Andrzej przyszedł i powiedział, i pójdziecie do telewizji, bo będzie taki program Trójka w dwójce. A z trójki pójdziecie ty i ty. I pokazał na mnie i na Wojtka Reszczyńskiego. I myśmy tam poszli. I to był ten pierwszy moment, kiedy pojawiłem się w telewizji. A potem już nie miałem tej ochoty. I namówił mnie na Sopot, namówił mnie Krzysiu Materna, który powiedział, wiesz co, ja z Bogusią Wander będziemy prowadzić jako ta para, będziemy wychodzić po tych schodach, a ty będziesz z tyłu, takie radio festiwalowe, będziesz tylko mówił. Dana Gillespie przyjechała do nas trochę z Wiednia, trochę z Londynu. To, co sierotki by robi czasami w Opolu na przykład. Tak, tak. Ja myślę sobie, no dobra, no to mogę tego spróbować. Tym bardziej, że wiedziałem, że przyjeżdża Claire Hemil wtedy z Londynu, którą myśmy już w Trójce grali. Mówię, okej, to będzie łatwiej, żeby z nią zrobić wywiad.
No i przyjechałem do tego Sopotu i Jerzy Gruza był reżyserem. No i powiedział, panie Marku, no ale musi pan na początek wyjść i powiedzieć dobry wieczór. Przyjść do mikrofonu i powiedzieć dobry wieczór. Ja mówię, ale ja nie mam ubrania. Miałem białą marynarkę kupioną w kolekcji Hof biało? W domach centrum. Tak, białą. I czarne spodnie miałem pożyczone z teatru od Gruzy. Mhm. I buty mi inspicjent pożyczył. No ja nie byłem przygotowany. Musiałeś pożyczać spodnie tak, i buty? Tak, tak, tak. 85 rok. Mhm. No i wyszedłem, powiedziałem to dzień dobry, potem się schowałem i wtedy poznałem też na tym festiwalu Danę Gillespie, która mi powiedziała, wiesz co, jak wyszedłeś, to wyglądałeś jak dentysta z Wiednia albo kelner z Miami. No, bo to tak się mogło zniechęcić trochę. No. No, ale... no ja powiedziałem nigdy więcej i za rok pojechałem znowu, bo wtedy była Mara Goetz ze Stanów Zjednoczonych, cudownie zresztą śpiewająca. I potem jeszcze z dwa razy mi się zdarzyło, 91. I zawsze miałeś takie opory? I zawsze miałem te opory, z taką niechęcią? Z niechęcią. A telewizja, no to tak było, że Nina Terentiew właśnie powiedziała, Małku, Dłogi, taki mam tutaj odcinek, żebyś prowadził. A zaczęło się od, właściwie zaczęło się od taki był magazyn codzienny. Prowadziła to Jola Fajkowska z panem Cieniunim, czyli z Radziszewskim. Piotrem. Panem, pan jak... Cieniuni. Dlaczego pan miał Cieniuni? Miał taką psywkę. No. Naprawdę? Ja go znam od tak Jola, dawnej, nie wiedziałem. Pan Cieniuni jako pozdrawiamy bardzo serdecznie. I oni prowadzili, a ja byłem z Krzysiem Szewczykiem i z Markiem Wiernikiem, takie maskotki muzyczne, skład. Co to mieli. A mówisz, że to się nazywało Studio 102? Studio 102, tak. Tak. Mhm. Codziennie było o 19, ale my się to codziennie nagrywali. Codziennie, od 9 czy tam od 10 do, no, ale to słucham, do 13, 3 godziny praca, i pół. Pieniądze. No tak, ale ja byłem w radiu wtedy i wszyscy mówili, gdzie ty byłeś, przecież to 3 godziny minęły, nie było cię w radiu. I ja powiedziałem do Niny w 87 roku, że jeżeli wrócę ze Stanów i będę mógł to robić na żywo, to zostaję, jeżeli nie, to odchodzę. I wróciłem i odszedłem. I to jeszcze jakiś czas trwało i potem właśnie pan Cieniuni z Jolą powiedzieli, mamy w dwójce swój program i mamy takie pół godziny. Gdybyś tam chciał robić swoją audycję, to wtedy nikt ci nie wchodzi, robisz na żywo, to jest... Idealnie. No ja to zacząłem robić, to wzrokowa lista przeboju. No i co? No i to trwało, ja potem już chodziłem do Niny i błagałem, żeby mnie zwolniła z tego, mówię, Nina, już jest MTV, tyle już wszystko, osób by chciało pracować ja w telewizji. No i na szczęście to się skończyło po 10 latach pewnie, kiedy już inne telewizje muzyczne wchodziły i to było anachronizm prezentować 6 klipów. Ja siedziałem przy takim stoliku, poustawiane te płyty kompaktowe, pamiętasz, takie tak, siermiężne to strasznie tak, było. Tak. No widzisz, czyli poszedłeś tam z Wojciechem Reszczyńskim, on został w telewizji a z wielką chęcią, a ty... A ja potem jeszcze robiłem ulubione kawałki w RTL-7, potem jeszcze prowadziłem listę wszechczasów w MTV, Classic, no to było takie spełnienie marzenia. Tak. Mhm. No ja wychowany na MTV w jakimś sensie. Ray Coles taki był w MTV, on mi się podobał strasznie. Taki nie fajny pamiętam. Facet, który prowadził programy takie. Właśnie czuło się, że to jest na żywo i że on jest dobry. Jak się nazywał? Ray Coles. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Mm-hmm. No i potem 1 kwietnia 2012 roku poprowadziłeś wiadomość z Piotrem Kraśko. Byłeś tam. I ty, który z taką niechęcią odnosiłeś się do telewizji, nagle wystąpiłeś to nie, w wiadomości. To było z Niemcem. No, znaczy prowadził tu wiadomości Kraśko, no widziałem Krzysztof to. Krzysztof Niemiec. Ziemiec? Krzysztof Ziemiec? Ziemiec. Nie, no to no chyba, tak że się zmienili w trakcie. Ale na pewno to, co jest i można znaleźć w internecie, na YouTubie. Wydaje, że to on, byłem tak przejęty, może pomyliłeś że Piotra Kraśko jak z mogłem? Krzysztofem Ziemcem? Jak mogłem tak to zrobić? No, nie, to na to 100% był Kraśko. To był taki greps na tak. Nasze urodziny. 50. Ale jednocześnie trójki. Prima Aprilis. Tak, to był duży stres bardzo. Ja tam wygłosiłem 3 jakieś zapowiedzi takie z promptera, co nie wiedziałem w ogóle, że tak się to robi. Wiesz. Bo w radiu nie mamy takich urządzeń. No tak, oczywiście. Dobrze, teraz kilka ostatnich pytań. To omówiliśmy. Na zakończenie będę miał do ciebie jeszcze challenge krótki. Proszę tutaj nie spoglądać w moje notatki. Ja mam krótki wzrok, także nie widzę, spokojnie. A, ale dobre okulary widzę. Prawdopodobnie. O co chodziło z Kubą Wojewódzkim, tak a propos telewizji? Bo gdzieś przeczytałem, że ty poszedłeś do programu Kuba Wojewódzki, żeby wyciągnąć od niego jakieś nagrania, które on kiedyś zabrał z trójki. To prawda? No to tak naprawdę poszedłem tam, żeby się pokazać z książką, którą wtedy wydawałem, Australijczyk. A ponieważ książka była fajna, wydawało mi się, że to fajne, no to mówię, trudno. Zamknę oczy i się pojawię tam. Ale tak naprawdę też walnąłem, przepraszam za wyrażenie, taki tekst,
żeby oddał te taśmy, które pożyczył kiedyś w fonotece na Myśliwieckiej, bo to były tak zwane taśmy matki, czyli nie ma kopii. Mm. I to są 3 albo 4 nagrania, Róże Europy, jakaś Republika, jakieś coś. On wtedy robił u nas Brum, taką audycję. Tak. I on to pożyczył i to na jego stanie funkcjonuje od tych 20 czy tam 25 lat. I po tej wizycie u niego coś się zadziało? Nie znalazłem. Bo ja być może go będę widział niebawem, to ja go zapytam o to. Nie, to już przedawniona sprawa. Taśma taka. Ale wiesz, dobrze mu wbić czasami taką szpilę. On wbija szpilę, a to spytaj, się rozmawia z nim. Tak. Oddał te, tak, tak. Te taśmy do fonoteki. Okej. Okay. I jeszcze temat Australia, bo ja wiem, że to cię bardzo interesuje. Lubisz podróże w ogóle, co było dla mnie odkryciem. Prowadząc bloga, no, opisujesz swoje podróże po Polsce i nie tylko po Polsce. Jest ich dużo, robisz zdjęcia. Widać, że to jest twoja pasja, ale Australia jest chyba szczególnym miejscem. Byłeś tam ile razy? 11, 12, 13 już. 13. I ja, jeśli dobrze rozumiem, to tam jest przyroda, tam jest wino australijskie, które odkryłeś, klimat. Klimat, fajni znajomi, mango, awokado, biała ryba pyszna. No to wszystko jest w Polsce. Mango możesz kupić, awokado możesz. Ale w 95 tak nie było. Okay. Kiedy ja tam leciałem pierwszy raz. Pierwszy raz poleciałem na zaproszenie 4 stacji polonijnych, które się skrzyknęły w Perth, Adelaide, w Melbourne i w Sydney. Przyjedź do nas na 4 tygodnie, w każdym z miast będziesz tydzień, ale musisz poprowadzić dyskotekę. Jedną taką dla Polonii. Ta dyskoteka bolała mnie najbardziej. Znowu mnie mylili z sierockim pewnie. Ale mówię, no trudno, niech będzie. Ciebie mylili się z sierockim? Nie, ciągle mylą się. Serio? Tak. A czy rozumiem, że jego cię mylą z tobą? No, w takim to razie. Powiem jeszcze na nigdy koniec cię, jakąś literyjkę. Nigdy nie pomyliłem sierockiego z tobą, zapowiadając go w TeleExpressie, ale dobra. No. W każdym razie te dyskoteki, okej, okay, w Adelaide poprowadziłem w klubie, w Perth najpierw była w takim trochę takiej stodole jakby, to taki klub polonijny, bardzo sympatyczne miejsce, zresztą po latach tam się pojawiłem znowu. Ale najśmieszniejsza sytuacja była w Melbourne, gdzie takąże dyskotekę prowadziłem. Dyskotekę, to jest, trudno powiedziałem, był tam taki DJ, który robił tam te rzeczy, a ja tylko mówiłem. Zresztą ludzie krzyczeli, niech pan nie gra, niech pan mówi, co tam słychać, co z Manamem, co z Niemenem, no wiesz, to 95 rok, no to inne czasy. Połączenie z Polską kosztowało 3,20 dolara za minutę. Teraz jest Skype i wiesz, można to wszystko inaczej załatwiać. Więc ja byłem tym kawałkiem Polski, który przyleciał i dyskoteka trwała do 3 w nocy i właściciel tego miejsca na koniec do mnie podszedł i powiedział: panie Niedźwiecki, ja mam tutaj taką kanciapę na górze, pan by tu mógł zostać i prowadzić te dyskoteki, bo ja nigdy nie sprzedałem całego alkoholu, a dzisiaj poszedł mi cały. Oczywiście nie załapałem. A to już wiem, dlaczego tyle razy tam już byłeś. Nie załapałem tej akcji, to mnie nie interesowało. Ale poważnie mówiąc, to tak, wyknąłem wtedy tej Australii przez ten miesiąc i poznałem bardzo fajnych ludzi, do których też tam latam. Niesłychane, książkę napisałeś o Australii. Wiesz co, to się wzięło stąd, że ja widziałem te cudowne miejsca i było mi żal, że nie mogę się z tym dzielić. No i zacząłem robić zdjęcia. Wcześniej nie byłem jakimś fotografem takim zapalonym. I zacząłem robić zdjęcia, ponieważ zawsze zabierałem ze sobą 2-3 aparaty na wszelki wypadek. Teraz zresztą to samo robię. I te zdjęcia, kiedy nadarzył się ten blog, no to pomyślałem, że będę się tymi zdjęciami dzielił, bo tam jest tak dużo tych pięknych miejsc. Teraz Australia jest bliżej niż kiedykolwiek, można tam lecieć za rozsądne pieniądze, ale wtedy to był taki koniec świata, na który pewnie większość z Polaków nie miała szans, żeby się tam dostać, więc ja byłem takim pośrednikiem między tym, co się... A poza tym, tak jak mówię, odkryłem tam wino. Ja nie wiedziałem w ogóle, lecąc do Australii, że oni produkują wino. Nigdy się tym nie interesowałem. A od tamtej pory jestem fanem wina. Shiraz z McLaren Vale to jest mój absolutny numer jeden. Chociaż wino się w Australii też popsuło ostatnio. Jest takie, że oni się zostali zepsuci chyba przez rynek, ponieważ oni to wino mają tanie. Japonia, Chiny biorą wszystko. Cały stok jaki jest mogą wziąć, bo to wino im pasuje. W związku z czym to wino z takiego butikowego, dobrego stało się takie bardziej... Mainstreamowe, tak powiedzmy. I ja teraz, jak już jestem tym starym winiarzem, to
zaczynam odkrywać włoskie primitivo. A dopiero teraz? Dopiero teraz. Odwrotna kolejność. Odwrotna kolejność. Ha. No dobrze, a ta anegdota z Markiem Sierockim dotyczy Australii, czy ona jest gdzieś obok? Słuchaj, tych anegdot z Markiem Sierockim jest tak dużo, że nie wiem, od której no, zacząć. Rozumiem, że miałeś na myśli jakąś konkretne jakieś zdarzenie, że ktoś tak, was pomylił. Tak. Smyk taki był sklep kiedyś, tam były delikatesy tak. Na dole. Ja tak chodziłem od jednego stoiska do drugiego i takie dwie dziewczyny tak za mną, wiesz, doskakiwały. Aż wreszcie, jak ja już wychodziłem, one się odważyły do mnie podejść i mówią, przepraszam, czy pan Marek? Ja mówię tak. Ta druga zapytała, Sierocki? Ja mówię nie. I odwróciłem się i odszedłem. Takich sytuacji zdarzyło się pełno. Nie wiem, to jest skojarzenie, że muzykę ja prezentuję w radiu, on w telewizji, Marek, to na tej zasadzie. Marek, że to samo imię. Ja miałem podobną sytuację, tylko że ja się poddałem, bo ten pan był bardzo uparty. Panie Marku, Marek Sierocki. Tak? Ja mówię nie, a nie miałem nastroju. Mówię, nie nazywam się Marek Sierocki. Ale co pan mi będzie mówił? Przecież ja wiem, kim pan jest i idzie za mną, wiesz. Ja w tym momencie mówię, dobrze, o co panu chodzi? No nie jestem Markiem Sierockim. Panie Marku, no co pan? Autograf mi pan dał. No to mówię, no dobra, i podpisałem się Marek Sierocki, no cóż było robić. Marek Sierocki w ogóle nas łączy i wy jesteście połączeni tak, na przykład tą płytą. Tą płytą, zgadza się. Po latach znajomości Marek 30 i Marek. No wydaliśmy taką wspólną płytę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia z wytwórnią Sony zaproponowały takie dwa zestawy i ja jestem ze swojego zadowolony, a Marek poszedł w kierunku ukłonów w stronę trójki i właściwie ta druga strona, czyli wybór jego, to są też hity głównie związane z listą trójki. No jakby spojrzeć na listę wykonawców same po obu stronach, po twojej stronie, w sensie na twojej płycie i na Marka Sierockiego płycie, same giganty, tak można powiedzieć. I co ciekawe, na twojej jest na przykład mój ulubiony artysta kiedyś, Terence Trent D'Arby, teraz zapomniany, co bardzo, bardzo mi zaimponowało. Na zakończenie naszego spotkania mam dla ciebie challenge, który dotyczy listy przebojów, trójkowej listy. Oczywiście na pewno nie odpowiem, dlatego że teraz to wszystko jest w internecie i nie uczę się tego na pamięć, tylko zawsze kliknę, żeby... Nie, ja wiem, ale ciekaw jestem po prostu, potraktujmy to na luzie. Zacznijmy od czegoś łatwego, od łatwizny po prostu, czyli od pierwszego notowania listy przebojów radiowej trójki. To był 24 kwietnia 82 rok. Oczywiście ty prowadziłeś i tu mam kilka pytań dla ciebie w związku z tym pierwszym wydaniem, ale podejrzewam, że to było takie wydarzenie, że tam to akurat wszystko zapamiętałeś, jeśli chodzi o to wydanie. Czy zespół Kombi i utwór Królowie Życia był na liście i na którym miejscu? Na tej pierwszej liście. No to tego widzisz, nie pamiętam. No musiał być, jak to mówisz. No tak, właśnie. Właśnie, nie wpadł, jednak to by było, był. No tak, był w poczekalni na 26. Tak. Jakie polskie zespoły były w pierwszej dziesiątce na tej pierwszej liście? No pierwszy był Johnny Vangelis, to nie polski zespół, I'll Find My Way Home. Na drugim miejscu był Manam, O Nie Rób Tyle Hałasu. Na trzecim było AC/DC, For Those About To Rock. Ze dwa prefekty były w pierwszej dziesiątce, podejrzewam. Opanuj się oraz Pepe Wróć. Pepe Wróć, tak. I co tam jeszcze mogło być? No ale to no, rzeczywiście widać, wiedziałem, że to będzie łatwizna dla ciebie, bo nie wymieniłeś tylko Budki Suflera. A. Teraz rób co chcesz. A Kombi było w pierwszej dziesiątce ze Słodka jest noc. Bardzo dobrze. No to teraz zobaczymy, jak ci pójdzie z notowaniem 894, 19 marca 99 rok. Ty prowadziłeś to wydanie. Uwaga, uwaga. Na którym miejscu był utwór Dumka na dwa serca? Na pierwszym. Edyta Górniak, Mietek Szcześniak. Na pierwszym powiedziałeś? Nie było to na pierwszym. Nie. Była na miejscu trzecim. A kto był na pierwszym? Nie powiem. Nie, takich rzeczy nie pamiętam. Ale kto mógł być? Wiesz, mniej więcej, 99 rok. Nie, bez przesady. Nie, tak się nie da. Nie pamiętam. Jest taka strona, a nazywa się alp3.pl i to jest całe archiwum. Tam można znaleźć wszystkie notowania, ja wiem, podsumowania. Stąd ja to mam. To jest łatwizna. To też dlatego ja tam sobie wchodzę łatwizna. I z tego sięgam i jak gram w radiu, to tym się posiłkuję. Na pierwszym był utwór Whiskey in the Jar zespołu Metallica. No to jeszcze jedno, tylko notowanie 1618. Który to mógł być rok? Tak, by the way. 1618, 1936 lat temu. Bardzo dobrze. 1 lutego 2013 rok, czyli 6 lat temu. Ty prowadziłeś oczywiście to notowanie.
I był tam utwór Skyfall, słynny, w wykonaniu Adele. Tak. Po pierwsze, ile był tygodni na liście i na którym mógł być miejscu w tym notowaniu? Mógł być na pierwszym. 2013? Tak. No nie jestem tak mocny w tych filmach z Jamesem Bondem, ale to jest jeden z moich ulubionych tematów Jamesa Bonda. Ona zaśpiewała to zjawiskowo. Daniel Craig, to absolutnie mój ulubiony Bond też. Aha. Ale na którym miejscu to bym musiał sprawdzić? No tak, nie, no to wiadomo, to możemy sobie sprawdzić, ale tygodni na liście był już 17, był na 5 miejscu w tym wydaniu, a na miejscu pierwszym był kto? Nie Polak, nie Anglik, nie Amerykanin, tylko Jaromir Nohawica. A, widzisz. Takie rzeczy mogą zdarzyć się tylko na liście w Trójce. Jaromir Nohawica na pierwszym miejscu. To jest niebywałe. Albo Andrus, albo... Andrus, który ciągle jest przecież z jakimiś utworami. Tak. I cieszy się powodzeniem. Kto ciebie nazwał dobrym narodowym? Słusznie zresztą. Wydaje mi się, że to Grzesiu Miecugow. Miał rację. Nasze dobro narodowe. Marek Niedźwiecki był moim gościem, waszym gościem na moim kanale na YouTubie. Bardzo ci, Marku, dziękuję. Dziękuję bardzo. I życzę sobie i wszystkim słuchaczom, żebyś prowadził, mimo przechodzenia na wiek emerytalny, żebyś prowadził te programy, bo po prostu chcemy tam ciebie. Apeluję do ciebie, żebyś to po prostu robił. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję ci mam bardzo. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy państwa. Też mam taką nadzieję. Dajcie telefon, to sobie jeszcze selfie zrobimy, dopóki pan Marek jest, dobrze?